Cześć, witam Was w kolejnym filmie i drugim filmie z serii ślubnej. Tym razem chciałam z Wami porozmawiać o wyborze sali weselnej, czyli moim zdaniem o miejscu, które jest tak naprawdę najważniejsze podczas całego wesela. I też w moim przypadku było to pierwsze miejsce, pierwsza rzecz, na której skupiłam się, jeśli chodzi o organizację wszystkiego. Stwierdziliśmy, że jeśli nie uda nam się znaleźć tej wymarzonej sali w tym, znaczy nie w tym konkretnym terminie, ale w ogóle w jakimś terminie na przyszły rok, to po prostu przełożymy wszystko na za 2 lata. Moim zdaniem najtrudniej jest obecnie znaleźć salę, jest to również najważniejsze, ponieważ jeśli nie mamy miejsca, to nie ma co szukać fotografa, kamerzysty i tak dalej, więc dzisiaj sala jako najważniejsze i pierwsze miejsce, które trzeba znaleźć, jeśli chcecie zorganizować wesele. Dla nas najważniejszym i pierwszym aspektem, który decydował o wyborze sali, była jej po prostu cena wynajmu. Cena liczy się tak naprawdę od osoby, nie wynajmujemy salę, tylko płacimy za konkretną ilość osób. Zależy skąd jesteście, ale tutaj z okolic Trójmiasta te ceny wahają się mniej więcej od 165 do 250 zł. Tak mniej więcej zależy oczywiście, co jest w cenie i zależy również to od tego, czy robicie również poprawiny, bo w tej cenie mogą się mieścić poprawiny, ale nie muszą, ponieważ może być tak, że za poprawiny płacicie dodatkowo jakąś okrągłą sumę, więc na to warto zwrócić uwagę. Warto się dowiedzieć w przypadku płatności za osobę, jak wygląda cenowo płatność za dzieci oraz za osoby z obsługi, mam tutaj na myśli kamerzystę, fotografa i zespół lub DJ-a. Z reguły za właśnie dzieci i obsługę płaci się trochę mniej, a to wszystko zależy właśnie od konkretnej sali. Zwróćcie również uwagę na to, czy wynajmujący mówi o minimalnej ilości liczby gości, czyli że na przykład możecie płacić przypadkowo za puste nakrycia, tak zwane puste krzesła, ponieważ może być tak, że sale wynajmują od na przykład 60 osób lub od 100 osób, a przyjdzie Wam osób 80, a wynajmujący w umowie na przykład zaznacza, iż płacicie i tak za te 100 osób. Więc zwróćcie na to uwagę, czy również dzieci liczą się do tej ilości osób minimalnej i na przykład obsługa. To jest też bardzo istotne. Dla młodych zawsze jest ważne też to, jaką część kwoty musicie zapłacić przed weselem, ile wynosi zaliczka, ile możecie zapłacić po weselu, no bo dzięki temu łatwiej Wam rozdzielić sobie płatności, bo no jak się domyślamy, jest ich naprawdę bardzo dużo. I przejdziemy teraz do samej sali, do samego lokalu, w którym ma się odbywać wesele. Dla mnie najbardziej istotne było to i niestety również wiele miejsc zostało przez to skreślonych. Chodziło o to, czy w danym budynku, w danym lokalu, na danym piętrze odbywa się tylko jedno wesele, czy jest ich kilka. Często zdarza się tak, że dom wesele jest podzielony na 3 części i są 3 różne wesela, a jest wspólny na przykład podjazd, plac zabaw, a w ogóle wyjście na dwór, na teren. A dla mnie to było bardzo istotne, żebyśmy byli jedynymi osobami, żeby nasi goście byli jedynymi gośćmi, jacy krążą wokół budynku. Także dla mnie to było w sumie najbardziej istotne. Oglądając daną salę, wchodząc na daną salę, w większości przypadków wejdziecie na pomieszczenie, które już będzie pięknie przystrojone, ale koniecznie zapytajcie się, czy wystrój jest w cenie. I chodzi tutaj naprawdę o najmniejsze szczegóły, zaczynając od obrusów, kończąc na serwetkach, balony, takie rzeczy, czy żywe kwiaty zazwyczaj nigdy nie są w cenie, ale nawet okrycia na krzesła, co mnie bardzo zdziwiło, może zdarzyć się tak, że każde krzesło, żeby miało białe, to się jakoś tam elegancko nazywa, ale załóżmy, krycie na krzesło jest na przykład niewliczone w cenę i kosztuje na przykład 7 zł od osoby. Wiecie, przy ilości gości kilkudziesięciu osób jest to dosyć spory wydatek, czasem niepotrzebny, czasem potrzebny, to oczywiście w kwestii indywidualnej, ale bardzo mnie to zdziwiło, że takie rzeczy też osobno są płatne. Oglądając salę, również zwróćcie uwagę na to, czy ma ona klimatyzację. Na weselu jest
bardzo gorąco i nawet jeśli jest ono zimą i po prostu zapytajcie się, czy jest klimatyzacja. No, uważam, że to jest naprawdę bardzo istotne. Dla mnie również istotne było to, czy jest łatwe wyjście na dwór. Nie chcieliśmy się zamykać w jednej sali, gdzie nie będzie dostępu do świeżego powietrza, żeby się przewietrzyć, czy by mogły wyjść dzieci, więc to dla mnie było również bardzo ważne. W kwestii sali również zapytajcie się, czy jest osoba, która porozkłada Wam minetki, czyli podpisy dla gości, imię, nazwisko przy każdym stoliku, czy będziecie musieli przyjechać i zrobić to po prostu sami. Zwróćcie również uwagę, czy obok budynku jest parking ogólnodostępny dla Waszych gości, czy wystarczy dla nich miejsc. Dla mnie również bardzo ważne było to, aby obok sali było trochę zieleni i żeby był plac zabaw. Może nie będzie u mnie jakoś bardzo dużo dzieci, ale myślę, że też warto o nich pomyśleć, że takie uroczystości są dla nich niekiedy trochę nudne i fajnie, jeśli będą mieli gdzie wyjść. Jeśli chodzi o tą zieleń, to drzewa, kwiaty, trawa dodają troszeczkę uroku i kiedy wychodzicie w trakcie wesela na mini sesję razem ze świadkami, to dobrze byłoby mieć gdzie to zrobić, żeby nie trzeba było w trakcie wesela podróżować. Chyba że taką wielką sesję robicie sobie ze świadkami później, ale z reguły to już młoda para jakby samodzielnie ma taką sesję bez świadków. Także fajnie, jeśli jest takie miejsce gdzieś obok sali weselnej. Przechodzimy teraz do menu. Ta cena za osobę jest bardzo często uzależniona od tego, co właśnie w menu jest w cenie. Obejrzyjcie sobie konkretnie, jakie dania będą i tak dalej, o tym nie będę mówiła. Ale zwróćcie uwagę na to, czy na przykład cena za osobę obejmuje również tort weselny. Czasem jest tak, że ten tort jest już po prostu gratis i macie różne smaki do wyboru. Myślę, że to jest naprawdę istotna kwestia, ponieważ taki tort weselny potrafi kosztować nawet 2000 zł, taki trzypiętrowy. Również zwróćcie uwagę, czy w cenie są ciasta i ile jest tych porcji na osobę, tak żeby Wam wystarczyło na przykład na poprawiny, jeśli je po prostu robicie. Lub też szczerze mówiąc, może Wam osoba wynajmująca powiedzieć, że ciasta są, jest to porcja lub dwie na osobę, więc można przynieść coś swojego. Więc koniecznie się dowiedzcie, zanim będzie jakaś niemiła niespodzianka na weselu. Zapytajcie również o świeże owoce. Często niestety one w cenie nie są. Oraz zapytajcie o napoje. I tutaj wyróżnijcie sobie wodę, napoje, patrz, soki lub też napoje gazowane, kawę i herbatę. Oglądaliśmy chyba z 7 różnych sal i na prawie każdej sali było inaczej. Jedna sala dawała tylko wodę, jedna sala udostępniała tylko kawę i herbatę, inna sala nie dawała kompletnie nic do picia. Także dowiedzcie się konkretnie o szczegóły, żebyście wiedzieli, co ewentualnie musicie dokupić, ile wtedy, jakie wtedy będą wynosiły Was koszty. Oczywiście alkohol zawsze na wesele przynosimy sami, ale zapytajcie, czy za wnoszenie alkoholu nic się nie płaci, ponieważ słyszałam, że niektórzy mogą chcieć tak zwane korkowe. I zapytajcie również, czy wniesiony alkohol będzie mogła rozdawać osoba z obsługi danej sali, ponieważ spotkaliśmy się niestety z tym, że kelnerzy z sali nie zajmują się rozlewaniem alkoholu, który nie pochodzi od nich, więc koniecznie o to zapytajcie, bo również może być niespodzianka. Warto spytać również, to już ostatnia rzecz, jeśli chodzi o menu i jedzenie i tak dalej, to, czy włączona w cenę za osobę jest może taka atrakcja typu wiejski stół. Czasem jest to w cenie, czasem jest to dodatkowo odpłatne lub też od konkretnej liczby gości, jest to wtedy gratisowo. Dowiedzcie się o tym koniecznie. Oj, przypomniałam się, ostatnia rzecz. Spytajcie, czy taka atrakcja jak pieczeń, taka, która jest zawsze podawana gdzieś tam około chyba 23, jest również wliczona w cenę, czy ona jest na konkretną liczbę osób, czy musimy coś dopłacić. Zapytajcie o szczegóły z tym związane. Powoli już kończąc, skupię się jeszcze na pokojach dla gości. Dla mnie również bardzo istotne było to, aby osoby, które do mnie przyjadą, miały szansę, mogły się gdzieś zatrzymać obok albo najlepiej w samej sali, więc koniecznie zapytajcie, jak to wygląda, czy pokój dla nowożeńców, dla pary młodej jest w cenie, ile tych pokoi, ilu osobowych jest dostępnych. Może zdarzyć się tak, że sale na przykład
że dany budynek ma 3 sale i wtedy na przykład wszystkie pokoje już są zajęte. A myślę, że jednak istotne jest to, żeby na przykład świadkowie mieli gdzie przenocować, albo wasi rodzice, zależy ile komu chcecie noclegów udostępnić, lub też żeby goście mieli szansę samemu sobie nawet nocleg kupić, jeśli by po prostu tego chcieli. I już tak reasumując, w związku z pokojami, w związku z tą salą, zobaczcie również, jak daleka jest, jaka jest odległość od kościoła do sali weselnej i od ewentualnego miejsca zamieszkania gości do sali, ponieważ często może być na przykład problem z dojazdem na poprawinę. A ja wiem, że w dzisiejszych czasach, jak to brzmi, ale tak w dzisiejszych czasach ludziom nieszczególnie chce się wracać na poprawiny, jeśli mają daleko albo przyjeżdżają też na chwilę. Więc zwróćcie uwagę na to, czy ta sala nie jest za daleko, żeby jednak goście, żeby było większe prawdopodobieństwo, że goście na te poprawiny wrócą po prostu, żeby Wam opłacało się je po prostu robić. Mam nadzieję, że przekazałam Wam wszystkie najważniejsze informacje, jeśli chodzi o wybór sali weselnej. Sama stworzyłam sobie taką listę i myślę, że wstawię ją również na swojego bloga. Link będzie poniżej, może łatwiej będzie Wam po prostu wtedy skopiować, wydrukować sobie i tak dalej. Ja z taką listą chodziłam, niemałe było zaskoczenie, jak oglądaliśmy salę, że mam tam listę pytań i sobie tylko wszystko odhaczałam. Niemniej jednak jest to naprawdę istotne, jeśli chcecie wszystko wiedzieć, mieć, że tak powiem, kawa na ławę, wszystko wystawione, żeby nie było później jakichś ukrytych kosztów. Dobra, to już były wszystkie moje rady, jakie mogłabym Wam dać, jeśli chodzi o wybór sali. Jeśli coś pominęłam, jeśli Wy o czymś wiecie, o co warto zapytać, napiszcie w komentarzu, na pewno to innym pomoże i oczywiście mi, ponieważ do mojego wesela jeszcze już niespełny rok, więc na pewno mi się te informacje przydadzą i widzimy się na pewno w kolejnym odcinku serii ślubnej, także widzimy się już niedługo. Pa!